Dziękuję bardzo, witam Państwa raz jeszcze. Szanowni Państwo, uważamy, że powinniśmy przekazać opinii publicznej szereg informacji dotyczących wyjazdu na misję gospodarczą do Dubaju. Działamy w sytuacji, w której świat musi się organizować w nietypowy sposób, ale on nie stoi w miejscu. Odbywają się olimpiady, odbywają się wystawy światowe, taką też było Expo. Przedsiębiorcy muszą pracować, zarabiać pieniądze, rozwijać swoje biznesy, płacić podatki. Musimy sobie jakoś mimo tych utrudnień radzić, dlatego też uznaliśmy, że Lubuskie, region ambitny, myślę, że z potencjałem, powinien pokazać się w takim miejscu, które uchodzi za jedno z najbardziej prestiżowych miejsc na świecie. W moim wypadku to druga wystawa Expo, którą miałem przyjemność i okazję zobaczyć. Pierwszy raz byłem ponad 10 lat temu w Szanghaju, wtedy jako marszałek województwa. I wtedy o Szanghaju mówiono, że to jest największa wystawa Expo w historii. Zdaje się, że teraz po raz kolejny miałem okazję wziąć udział w wystawie, która również uznawana jest za największą w historii. Rzeczywiście wydaje się znacznie większa, jest zrobiona z dużo większym rozmachem niż ta, którą pamiętam z Szanghaju. I podobnie jak w wypadku Chin, gdzie wiele lubuskich przedsiębiorstw operuje, pracuje, kooperuje, prowadzi działalność gospodarczą, jesteśmy przekonani, że także w tej części świata lubuscy przedsiębiorcy mają ogromną szansę, by podjąć różnego rodzaju formy współpracy. Dlatego też ze środków unijnych przygotowany został projekt, przypomnę, przy wsparciu funduszy unijnych, projekt, który pozwoli nam zabrać grupę lubuskich przedsiębiorców na wystawę światową do Dubaju, by tam próbowali swoich sił. I przyznam Państwu, że kiedy pojawiłem się na lotnisku i zobaczyłem grupę polskich, lubuskich przedsiębiorców, zauważyłem, że to są w większości młodzi ludzie. Trochę byłem nawet zdziwiony, ale nie negatywnie, po prostu byłem zaskoczony, że z tylu młodych, odważnych, pełnych determinacji ludzi, którzy jak później okazało się, mieli już pomysł na to i wiedzieli, po co jadą do Dubaju. W zdecydowanej większości zresztą posługując się nieźle angielskim, że to jest świetny pomysł, by przecierać szlaki młodym lubuskim przedsiębiorcom, by poszukiwali nowych możliwości na rozwój swoich firm. Realizowaliśmy dwa odrębne programy, ten dla grupy przedsiębiorców i ten dla delegacji oficjalnej, bo byliśmy w tej części świata i w takim obszarze kulturalnym, historycznie tak funkcjonującym, gdzie wsparcie oficjalne ze środków takiego zaplecza dyplomatycznego jest niezbędne po to, by przecierać szlaki i otwierać drzwi tym, którzy próbują zdobywać nowe kontakty, otwierać nowe rynki. Dlatego też możemy po tych różnych spotkaniach, możliwości rozmowy z przedstawicielami tak administracji Dubaju, różnych instytucji, które tam działają, powiedzieć, że jest ogromna otwartość na współpracę z Polską, z Lubuskim i możemy tych partnerów traktować niezwykle poważnie. Widać to zresztą w skali podejmowanych tam działań. Na inauguracji roku gospodarczego przytoczyłem taką krótką opowiastkę. Ona wydaje mi się także dobrą anegdotą na dzisiaj, kiedy to odwiedzaliśmy specjalną strefę, która dedykowana jest startupom z całego świata. Prezentujący informacje o tej specjalnej strefie wiceprezes tej ogromnej instytucji zaczął od słów, że witam w naszej specjalnej strefie, której wielkość czterokrotnie przekracza powierzchnię Księstwa Monako. Wszystko tam ma taki rozmiar. Jest tam dużo miejsca, także dla lubuskich przedsiębiorców. Wierzymy, że będą umieli się tam odnaleźć i myślę, że te informacje, które Państwu przekażą o obiecujących różnego rodzaju formach kontaktu z tamtejszym biznesem zaowocują w nieodległej przyszłości szeregiem sukcesów gospodarczych. Warto podkreślić, że byliśmy tam na zaproszenie polskiego rządu, polskich instytucji zajmujących się gospodarką i biznesem. Braliśmy udział w oficjalnej wystawie Polski na Expo w ramach polskiego pawilonu na Expo, który uchodził za jeden z najatrakcyjniejszych, zrobionych z myślę, ciekawszym pomysłem, takim designerskim, wyróżniający się na tle wielu pozostałych pawilonów w tym ogromnym mieście Expo. A w tym polskim pawilonie, myślę, że przez ten okres czasu, kiedy była tam obecna wystawa z Lubuskiego, także my wyróżnialiśmy się pozytywnie, o czym świadczyły różnego rodzaju informacje oficjalnie zamieszczane przez komisarza wystawy polskiej w
Dubaju, jak również wizytujących polski pawilon, w tym lubuską ekspozycję. Podkreślano pomysłowość, te nowoczesne walory, jakie chcieliśmy tam pokazać, poszanowanie dla środowiska, dla tych naturalnych produktów, surowców, które mogą się kojarzyć z województwem lubuskim. To wszystko wpisywały się w przepiękne kolory wspaniałej prezentacji pokazu mody, który był elementem, myślę, ciekawego programu, który zawieźliśmy do Dubaju, uatrakcyjniając tym samym cały pokaz polskiej ekspozycji polskiego pawilonu podczas wystawy w Dubaju. Mam nadzieję, że przedsiębiorcy, którzy chcą być obecni z nami, opowiedzą Państwu szereg ciekawych informacji, które potwierdzają konieczność wyjazdu na tego typu misje gospodarcze. Cieszę się, że miałem przyjemność tej misji tym razem przewodniczyć i wierzę, że wiele jeszcze tego typu misji województwo lubuskie w przyszłości, wspierając naszych lokalnych przedsiębiorców, będzie mogło organizować. Dziękuję bardzo.